Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Ocena żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Środek spożywczy zafałszowany to zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia środek, w którym skład bądź inne właściwości zostały zmienione bez poinformowania o tym konsumenta. Środek spożywczy jest zafałszowany, jeżeli dodano do niego substancje zmieniające jego skład lub obniżające jego wartość odżywczą. Odjęto składnik lub zmniejszono zawartość składników decydujących o wartości odżywczej lub innej. Przeprowadzono zabiegi w celu ukrycia składu rzeczywistego lub nadano mu wygląd produktu o nienależytej jakości. Podano nazwę, skład, datę, miejsce produkcji, termin przydatności do spożycia, datę minimalnej trwałości, niezgodną z prawdą lub nieprawidłowo go oznakowano. Zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21 grudnia 2000 roku ze zmianą z dnia 24 października 2008 roku artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, między innymi oznakowania mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli zmiany te i niezgodności w istotny sposób naruszają interesy konsumentów przez dokonanie zabiegów, które ukryły lub zmieniły jego rzeczywisty skład, zmieniły jego wygląd. Podano niezgodną z przepisami i prawdą nazwę, skład, pochodzenie, termin przydatności do spożycia, datę minimalnej trwałości, zawartości netto oraz klasy jakości. Substancje dodawane do żywności nie mogą maskować wad żywności spowodowanych przez nieprawidłowy proces produkcyjny, niehigieniczne warunki produkcji, upodobnienie wyrobu do produktów innych, lepszych lub bardziej wartościowych. Dodatki zastosowane w produkcji nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd co do jakości zdrowotnej żywności. Często w mediach słyszymy o produktach zafałszowanych, np. masło z tłuszczu roślinnego, parówki cielęce bez cielęciny. Fałszywe produkty z pozoru nie różnią się od prawdziwych, ale poprzez badania w laboratorium, przeczytanie oraz porównanie składu odkrywa się smutną prawdę o niezgodnej żywności. Przykładami zafałszowanej żywności skontrolowanej przez inspekcję handlową są naturalne serki wiejskie. Co trzeci skontrolowany serek zawierał konserwanty chemiczne, o których producenci nie poinformowali konsumentów, a nazwa wskazywała na naturalność wyrobu. Masło. Sprawdzono, ile jest tak zwanego masła w maśle. Jeden z 9 przebadanych produktów można było określić mianem masła, reszta to mieszanki tłuszczowe z dużą zawartością tłuszczów roślinnych. Chleb. Zafałszowane barwy. Ciemne zabarwienie chleba nie pochodzi z razowej czy pełnoziarnistej mąki, tylko z dodatku karmelu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.